nowy przewodniczący komisji rewizyjnej. No tak, dzisiaj, podczas dzisiejszej sesji radni powierzyli mi funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. No, jest to zgodne z duchem, przynajmniej w moim odczuciu, tak, z duchem tego, że komisję rewizyjną oddajemy ugrupowaniom, komitetom, ewentualnie także klubom radnych, którzy są z opozycji. No, Sojusz Lewicy Demokratycznej, wiadomo, jest ugrupowaniem opozycyjnym, także ciężka praca. No ale przed wyborami już tutaj Robert Malinowski mówił, że są Państwo dopowiedzeni w razie ewentualnych jakichś ruchów, braków radnych, że zawiążą Państwo koalicję. Czy to jakoś nie kłóci się z tą kontrolną funkcją, która w tym przypadku właśnie powinna uczestniczyć Komisji Rewizyjnej? To znaczy nie, ja się z tym nie zgodzę, tak, bo rozmawialiśmy przed wyborami z każdym z kandydatów, który chciał z nami rozmawiać. Był to Janusz Dzięcioł, był to także Andrzej Wiśniewski. I to były szersze rozmowy. Był Robert Malinowski, obecny prezydent, także no nie możemy tutaj być wybiórczy, tak. Jak pan zorganizuje pracę tej komisji? W poprzednio było dużo było takich kontrowersji. Ta komisja była takim ciągle pępkiem uwagi, można powiedzieć, bo ciągle coś w niej się działo. To znów opozycja była niezadowolona, to znów koalicja wprowadzała nowych radnych. Myśli pan, że uda się zapanować nad tymi emocjami, które będą uczestniczyły? To znaczy chciałbym, że dzisiejsza sesja pokazała, tak, że mimo pewnych innych chyba ustaleń, o których ja się co prawda przed sesją dowiedziałem, to głosowanie całkiem inaczej przebiegło, także obawiam się, że niestety może być ta komisja, tak jak pan redaktor był tutaj wspomniał, może być to kontrowersyjna komisja. No ale miejmy nadzieję, że uda się w jakiś sposób zapanować, tak. Ja chciałbym przede wszystkim być osobą łączącą, łagodzącą spory, tak, jeżeli będzie trzeba, tak, wytykającą błędu aktualnie rządzącym, tak, ale także zwracać uwagę na to, że jeżeli opozycja przysłowiowo chciałaby tylko i wyłącznie, tak, że tak powiem, odnieść efekt medialny, to też będę przeciwny temu. Jakieś już tutaj coś nachodzi panu na myśl? Pierwsza kontrola, o, może? Nie, myślę, że nie, że dzisiaj to jest troszkę za szybko, tak? Mamy dopiero, co jesteśmy po wyborach, po drugiej turze wyborów, druga sesja Rady Miejskiej. Poczekajmy.